Słyszałeś kiedyś o obronie norweskiego szczura? Nie? No to teraz już słyszałeś. Tak jak tutaj widzisz, fanem norweskiego szczura jest Magnus Carlsen i ta pozycja jest oczywiście znana ludzkości od dawien dawna, no ale normalni ludzie grają tutaj po prostu koniec G7 jak człowiek, później C5 czy tam D6, skoczek F6, wiecie o co chodzi, ale Magnus lubi pograć trochę inaczej niż wszyscy, więc on gra skoczek F6. No i na czym tutaj polega ta subtelna różnica? Ano na tym, że czarny, no wydawałoby się w totalnie idiotyczny sposób, wchodzi pod podsunięcie E5. No więc po cholerę stawiać tego skoczka na F6, kiedy D6 jeszcze nie zostało zagrane, kiedy ten skoczek po prostu będzie przeganiany i mało tego, Magnus odchodzi tym skoczkiem na H5. W tej partii akurat w trzecim ruchu poszło skoczek C3, no ale żebyście wiedzieli, co tutaj poeta miał na myśli. No i teraz wydaje się, że to jest po prostu skandalicznie głupie. No bo przecież biały zagra goniec E2, no i po jakimś D6, no to po prostu biały tutaj walnie, pion przewagi, no i w ogóle za chwilę czarny ma się poddać, prawda? Natomiast okazuje się, że wcale nie jest to tak idiotyczne, jak na pozór może tutaj się wydawać. Ponieważ okazuje się, że czarny łapie tutaj parę gońców i naprawdę ma niezłą konterkę. Przykładowo, bicie na E5, no i teraz jeżeli wybije hetman, no to w ogóle wieża G8 i grozi goniec G7 ze zdobyciem piona, no ale też wieża jest zainteresowana pionem z G2. Więc tutaj w ogóle błyskawicznie czarny odzyskuje materiał, no a benefit pod postacią aktywności oczywiście zostaje. Natomiast po debije E5, no to tutaj przykładowo hetman D7. Bardzo niestandardowe granie, ale faktycznie tutaj czarny forsuje wymianę hetmanów, goniec się aktywizuje, no i teraz albo goniec G7 z dalszą presją na E5, albo w ogóle skoczek B4. I tutaj ciężko tego piona obronić, no bo jeżeli królem biały podejdzie, no to już długa roszada, no i tutaj związanie, już czarny przejmuje inicjatywę. Więc bardzo, bardzo, bardzo w stylu Magnusa Carlsena, żeby jak najszybciej zejść z tych utartych ścieżek, no i gdzieś tam oponenta w nietypowej pozycji oszukać. Bardzo, bardzo ciekawe podejście. No i tutaj akurat Gukesz wystraszył się, więc zdecydował się zagrać na spokojnie, czyli nie podjął tego wyzwania, nie zdecydował się na posunięcie E5. No to cóż, norweski szczur atakuje w centrum, zostało tutaj walnięte posunięcie D5, no też dosyć nietypowe, bo jednak w tych strukturach zazwyczaj zawodnicy się przez D6 ustawiają, no ale Carlsen leci oczywiście z pełną agresją. W partii E5, no teraz już trzeba było właściwie to zagrać, żeby zdobyć przewagę w przestrzeni. No i teraz ten skoczek wcale nie będzie szedł na H5, a idzie tutaj centralnie. Czyli mamy skoczek E4 zagrane. Jaka jest tutaj idea? Idea jest taka, że te wysunięte piony mogą być siłą białego, ale mogą być też słabością. Gdzie leży granica, w czym jest różnica? Cała różnica polega na tym, czy te piony będą miały odpowiednie wsparcie figur. Czyli jeżeli tutaj figury białego faktycznie się zaktywizują, no i tutaj wiecie, będzie jakiś docisk mocarny, no to wtedy czarny ma przekichany. Ale jeżeli biały nie zdąży się zaktywizować, no a czarny ukąsi, no to wtedy te piony po prostu lecą. W partii poszło skoczek scena E2 w ogóle. Jeżeli chodzi o bicie na E4, no to tutaj pion odbija i znowu, no bardzo nietypowe podejście, no bo wydaje się, że tutaj ten pion po prostu jest zdobywany, no i że czarny w ogóle za chwilę ma się poddać, ale po raz kolejny aktywność wszystko rekompensuje. No i tutaj przykładowo można do takiej sytuacji doprowadzić, skoczek C6, goniec E6 i po goniec B5 w ogóle roszada. Więc cały czas czarny gra tutaj bez pionka, ale leci w kierunku naprawdę solidnej aktywności, no bo tutaj skoczek B4.
Grożą oczywiście widły, grozi bicie na A2, później czarny będzie chciał dociskać tego piona, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to F6 też sieknie, albo z drugiej strony zagra goniec D5, wybije i zagra E6, tego piona zablokuje, więc jest końcówka, jest pion w plecy, ale faktycznie ma to wszystko sens. Więc bardzo, bardzo ciekawe otwarcie, no powiem tak, to jest zabawne, ale gdyby jakiś początkujący junior zagrał w ten sposób, to od trenera po głowie by dostał. Ale że gra to Carlsen, no to inaczej na to patrzymy. No i tutaj idea Gukesza jest taka, żeby tego skoczka zdobyć. Czyli Gukesz chce zagrać H4, zabezpieczyć ostatnie pole dostępne temu skoczkowi, no i później F3 będzie grane, żeby po prostu skoczka zdobyć. Więc Carlsen tutaj bardzo ryzykownie gra, jedyny ruch F6. Żeby tego skoczka nie stracić. W partii H4 faktycznie nastąpiło wybicie na E5, no i teraz już ten skoczek albo tutaj ucieknie, albo jeżeli pion zbije, no to ucieknie na C5. Więc poszło F3, no i tutaj faktycznie Gukesz nieźle się tymi pionami zaktywizował, no ale znowu, to jest właśnie cały ten zaczepialski styl Magnusa Carlsena, żeby wyciągnąć te piony przeciwnika, no i później je zaatakować. Chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że Carlsen nie pograł perfekcyjnie. Należało tutaj grać C5, żeby zabezpieczyć pole D4, no i później skoczek C6, goniec F5, no i być może nawet przygotowanie posunięcia G5, żeby te piony rozbić. W partii natomiast skoczek C6, no i trochę brakuje tej kontroli nad polem D4. No ale Gukesz się tutaj nie patyczkuje, wrzuca H5, Magnus w ogóle powinien zbić, no ale Magnus tutaj poszedł na żywioł ruchem G5. I to jest bardzo ciekawa sprawa, no bo mamy zaledwie 10. posunięcie, zauważcie, że gra zawodnik 2700 kontra 2800, więc naprawdę totalne szefy szachowe. A błędów już była cała masa. Więc widać, że kiedy schodzi się z tych utartych ścieżek, no to ten brak doświadczenia sprawia, że zawodnicy naprawdę popełniają błędy. A jeżeli leci jakaś obrona sycylijska, nie wiem, tam wariant Najdorfa, no to potrafią zagrać 30 ruchów idealnie stokwisowo. A kiedy pozycja już jest nowa, jeszcze do tego nietypowa, no to już się zaczynają zawodnicy gubić. No i tutaj poszło to G5, na co biały odpowiedział skoczek F3 i Magnus to powinien tutaj sieknąć na F4 tego pionka, żeby zostawić oponenta z izolakiem. I tutaj owszem, skrzydło królewskie jest bardzo osłabione, co wygląda dosyć kłopotliwie, no ale później hetman D7, długa roszada, no i w sumie ten król całkiem nieźle jest zabezpieczony, a tego piona z E5 będzie można skubać w dalszej części partii. Natomiast tutaj Magnus poczuł krew, no i poleciał agresywnie G4, no to skoczek poszedł na D4, no i tutaj właśnie w tym cały problem, że no G4 jest agresywne, no ale przegoniło skoczka na właściwie lepszą pozycję, więc autentycznie zabrakło tego ruchu C5, to było bardzo ważne. No i tutaj Magnus wybił, no i zagrał skoczek H6. Czyli oczywiście Magnus obawia się, że przeciwnik zajedzie go tymi pionami, w związku z tym stara się to pole F5 zabunkrować. No i teraz co biały powinien zrobić? No jakieś C3, ubezpieczyć się po prostu centralnie, żeby tutaj te piony czarnego nie ruszyły. No i później goniec D3, hetman C2 na docisk. No ale ten bardzo chciał stłamsić Carlsena już od razu, więc zagrał goniec D3, no i właśnie nadział się na C5. Co ciekawe, tutaj pozycja wcale nie jest tak cudowna, jak mogłoby się wydawać. No bo wydaje się, że ten skoczek tak gdzieś odejdzie, już C4, no ale nie. Tutaj wchodzi goniec B5 szach. No i Magnus popełnia kolejny błąd, grając król F7, no ale jednocześnie tym błędem bardzo poddymia. W partii właśnie mamy odejście króla, no goniec D7 byłoby takim normalniejszym zagraniem, ale prawdopodobnie Magnus bardzo się tutaj obawiał wjazdu skoczka na E6, no bo przykładowo, skoczek E6,
Jeżeli hetman ucieknie, goniec D2, jest atak na hetmana, a gońca zbić nie można. No bo tutaj wejdą po prostu widełki, no i po zawodach. Więc trzeba by odejść tutaj. No i faktycznie ta pozycja jest o dziwo całkiem grywalna. Ten król czarnego, wbrew pozorom, całkiem nieźle jest zabezpieczony. Skoczek, no kiedyś będzie chciał wejść na F5, oczywiście nie jakoś szybko, żeby nie stracić piona z G4. No ale o dziwo, ta pozycja jest naprawdę bardzo grywalna. No ale wiadomo, czasami takie pozory no, wpływają na ocenę danego posunięcia. No i to skoczek E6 wyglądało groźnie. No i prawdopodobnie dlatego Carlsen zdecydował się na król F7. No i tutaj Gukeszowi zabrakło agresji w tej grze. Tutaj Tal to po prostu jak ryba w wodzie, Carlsena by tutaj rozjechał pewnie w 5 kolejnych ruchów, ponieważ trzeba było naprawdę bardzo agresywnie podejść do tematu i to bardzo często się zdarza, że jeżeli twój przeciwnik coś tam świruje, jakieś dzikie węże, to jest jeden jakiś moment, jedna jakaś sztuczka, żeby ukąsić, a jeżeli nie wykorzystasz tej okazji, to druga już się nie pojawi. Więc co należało zrobić? Koniecznie należało walnąć E6. Dlaczego? Ano dlatego, żeby czarny sam nie zagrał E6 i żeby nie zablokował tej sytuacji. No i teraz przykładowo, jeżeli król odchodzi, to w ogóle F5 można sieknąć. Wybicie na D4 to roszada. No i tutaj faktycznie jest figura w plecy, to jasne, ale no te figury czarnego w ogóle się nie mają gdzie ruszać, nie? Więc nawet jak biały będzie chciał, to zagra tam, nie wiem, goniec G5, hetman D2 i zbije na H6 i sobie odzyska figurę. Więc presja tutaj byłaby naprawdę nieziemska. Jeżeli natomiast goniec by tutaj zbił, no to teraz znowu otwieranie pozycji. No i tutaj po raz kolejny materialnie czarny jest na plus, ale inicjatywa białego jest tutaj świetna. Przede wszystkim chodzi o to, że te białe pola są tak fatalnie osłabione. No i figury czarnego, co by nie mówić, no nie są tutaj skoordynowane jakoś idealnie. No właściwie to w ogóle nie są skoordynowane, więc tutaj faktycznie biały mógłby ukąsić, no ale zabrakło tej werwy. I tutaj biały zdecydował się na posunięcie skoczek B3, co jest naprawdę bardzo, bardzo pasywne. W takiej sytuacji, kiedy król oponenta jest tak osłabiony, tylko do przodu. Nie można się cofać, trzeba cały czas do przodu, do przodu, do przodu naparzać. No i tutaj mamy goniec F5. Nieidealne podejście, ale bardzo logiczne podejście. Jeżeli Magnusowi uda się zagrać E6, no to już spełnia wszystkie swoje marzenia w tej pozycji, skrzydło królewskie zablokowane, jego król jest bezpieczny, no i później będzie mógł przejść do atakowania. Oczywiście bić na C5 nie można z wiadomych powodów. W ogóle tutaj E6 znowu można było zagrać z pomysłem takim, że jak goniec zbije, to w ogóle F5, żeby tutaj pootwierać te linie, no i później roszada. I tutaj co ciekawe, król białego będzie bezpieczny. No czarny ma dwa piony więcej, ale naprawdę pozycja czarnego nie będzie tutaj przyjemna, więc można było tutaj dalej zadymić. No a Gukesz zrobił roszadę. No i roszada pozwoliła tutaj Magnusowi spełnić jego największe marzenie w tej pozycji, czyli zagranie E6. Teraz jest blokada, król czarnego jest bezpieczny, czego nie można powiedzieć o królu oponenta, ponieważ tutaj hetman H4 wisi w powietrzu. Więc konieczne było zagranie G3, no ale teraz będzie po prostu tragedia po C4. No bo skoczek odejdzie, a musi odejść na D4, bo inaczej hetman B6 szach ze zdobyciem gońca, no i teraz A6. No i okazuje się, że ten goniec się zapomniał, no i po prostu jest w potrzasku, więc Gukesz zdecydował się zagrać goniec E2, żeby tego gońca nie stracić, no ale trochę można powiedzieć, że z deszczu pod rynnę, no bo tutaj hetman H4 dostał, no i po prostu się poddał. Chodzi o to, że po wieża E1 wchodzi G3, no i teraz plan jest taki, żeby hetmanem się wtrynić na H2, a jeżeli goniec F3, żeby król tutaj uciekał, no to w ogóle skoczek G4 można zagrać.
No i teraz no, właściwie ciężko mi jakieś ruchy dla białego znaleźć. No ale dobra, powiedzmy, że goniec e3 zagra, to skoczek na f2 się wtrynia. I hetman h1. Jeżeli król będzie uciekał, no to bicie hetmana, wiadoma sprawa. Więc no, zbyt dużo aktywności. No bicie tutaj oczywiście też nie wchodzi w grę, ponieważ następuje bicie na g4. Ten król przesłania hetmana, no i też jest pozamiatany. Więc powiem wam, że Magnus Carlsen to jest zawodnik, który wydawałoby się, że spróbował już wszystkich debiutów, jakie są dostępne, bo autentycznie, jak sobie prześledzicie partię Carlsena, no on grał wszystko. On grał wszystko, dosłownie każdy jeden ruch, każdy jeden debiut był przez niego testowany, a jednak cały czas udaje mu się znaleźć jakieś nowe idee w starych debiutach, czy w ogóle totalnie nowe warianty. No i tutaj to skoczek F6, no tak jak mówiłem na początku, wydaje się, że kompletna bzdura, że totalnie bez sensu jest tak wchodzić pod tego pionka. No jeszcze tutaj taka centralizacja tego skoczka, no może to by miało więcej sensu, a okazuje się, że nie. Okazuje się, że tutaj pójście tym skoczkiem na H5 z planem szybkiego podważania tego centralnego piona, no to okazuje się być bardzo jadowite. No i Carlsen oczywiście nie bez wtop, też zdarzało mu się w tym wariancie przegrywać, ale naprawdę bardzo dużo partii tutaj powygrywał. Wydaje mi się głównie przez to, że ściągał tych topowych arcymistrzów na jakieś nieznane pozycje. No i w sytuacji, kiedy po prostu trzeba było myśleć własną łepetyną, a nie odklepywać jakieś tam warianciki z pamięci, no to w takiej sytuacji Carlsen po prostu totalnie dominuje. Norweski szczur. Ja bym wam tego nie zalecał, ale jeżeli chcecie pograć jak Magnus Carlsen, no to warto przetestować.